Ideo Vita w pulsie miasta. Zapraszamy tutaj gości różnych. Zanim przedstawię naszego gościa dzisiejszego, chcę Państwa poinformować, że zapraszamy do studia wszystkie opcje. Nie tylko jedną partię, ale zapraszamy stowarzyszenia, grupy formalne, grupy nieformalne, sportowe, kulturalne. Cokolwiek się dzieje w Częstochowie, można u nas promować, można się pokazać, można się zaprezentować. I dlatego, że nie przypadkiem w naszej nazwie jest Częstochowa Infowideo. Po prostu chcemy być na bieżąco z tym, co się dzieje w Częstochowie, co dotyczy Częstochowy. I w związku z tym zapraszamy wszystkich. Bardzo chętnie widzieliśmy nawet takie ugrupowania, które by chciały przed kamerą podyskutować, wymienić poglądy, pokłócić się nawet. Jesteśmy na to bardzo otwarci. Dzisiaj właśnie chciałam Państwu przedstawić osobę szczególną, ponieważ związaną akurat w Częstochowie z partią Szymona Hołowni 2050 i osoba promuje taki tytuł, taki temat, projekt Częstochowa na zielonym szlaku. Pan Piotr Strach, lider Stowarzyszenia 2050 w Częstochowie. Może Pan się przedstawi pod kątem tego, co Pan robi i w jakim sensie to właśnie odpowiada Częstochowie. Tak, jestem liderem w Częstochowie Stowarzyszenia Polska 2050 Szymona Hołowni. Stowarzyszenie działa już od ponad roku. Zostało utworzone po kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni, który po bardzo dobrym wyniku w kampanii prezydenta kraju postanowił, że stworzy ruch społeczny, który będzie się składał z takich trzech filarów, czyli ze stowarzyszenia, z partii i z think tanku. I te trzy filary mają zmieniać Polskę, po prostu w różnych aspektach wpływać na to, co się dzieje i sprawiać, że życie w Polsce będzie lepsze, bardziej przyjazne. Jednym z nich jest właśnie ekologia i Strategia 2050, czyli ten think tank Ruchu Polski 2050 przygotował program ekologiczny, takiej transformacji ekologicznej pod nazwą Polska na zielonym szlaku. I na tej podstawie i z inspiracji tego programu stworzyliśmy w Częstochowie taki odpowiednik miejski, który zakłada transformację miasta, aby spełniało te funkcje bardziej ekologiczne, proklimatyczne, żeby po prostu w Częstochowie ludziom żyło się przyjemniej, żebyśmy nie emitowali tyle zanieczyszczeń i tak negatywnie wpływali na środowisko naszego regionu, jak to ma miejsce teraz. No akurat tak trochę uprzedził Pan moje pytanie, bo ciąg dalszy tego pytania to było, skąd fundusze? Czy to jest, no bo jest, wiem, że to jest głębszy program, to jest Unii Europejskiej, a czy w jaki sposób i w jakiej części partycypuje Unia Europejska, jeśli Pan się orientuje tutaj w miejskie te inwestycje odnośnie tego Zielonego Ładu? Można powiedzieć, że Unia Europejska przygotowuje wielki program Zielony Ład, który ma transferować do krajów europejskich bardzo duże pieniądze, zarówno na infrastrukturę, jak i na stricte działania środowiskowe dotyczące w zasadzie wszystkich sfer, wody, powietrza, energii, energetyki. Na pewno bardzo duża część trafi do samorządów, zarówno wojewódzkich, jak i gminnych, a także miejskich, więc na pewno będzie duża pula środków do podziału. To bardzo dużo zależy od tego, jak do tego podejdzie nasz rząd, jak on się na to nastawi, czy rzeczywiście dużym strumieniem pieniądze trafią do samorządów, czy będą rozdzielane centralnie, ale oprócz tych wielkich pieniędzy, które już teraz są planowane w Europejskim Zielonym Ładzie, część pieniędzy my już mamy i je po prostu wydajemy na bieżąco. To są zarówno pieniądze wydawane na budżet obywatelski czy inicjatywę lokalną, szereg instytucji, ale także inwestycji, jeśli chodzi o termomodernizację, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, jeśli chodzi o oczyszczanie odpadów, ale bardzo dużo rzeczy można zrobić przy małym funduszu, albo wręcz są to zmiany organizacyjne, no chociażby selekcja odpadów czy edukacja. To są rzeczy, które można zrobić za niewielkie pieniądze, a wymagają raczej dobrych pomysłów i dobrej organizacji miasta niż jakichś wielkich miliardów euro. A właśnie, czy ta selekcja, która u nas odpadów się odbywa w Częstochowie, bo jest, czy to jest wystarczająca, niewystarczająca? Jakby tak Pan w skali od 1 do 10 miał ocenić, to jakby Pan to ocenił? Ja myślę, że za 3. Za 3, no tak. Tak, to jest oczywiście ocenne, ale no, wszyscy wiemy, jak wygląda na wysokiej zabudowie, czyli bloki, kamienice, jak wygląda tam selekcja, jak słabo to wygląda.
zwłaszcza w miejscach, gdzie są te dzwony, prawda? Gdzie, gdzie te dzwony są bardzo niefunkcjonalne. One może zdawałyby egzamin przy jakichś instytucjach, czy przy szkołach może, ale generalnie te dzwony to nie jest dobry pomysł. Dużo lepiej to funkcjonuje w niskiej zabudowie, gdzie ludzie mają worki albo kosze na śmieci, takie z klapą. Druga sprawa to bioodpady. To w zasadzie jest największy problem, bo w wysokiej zabudowie tego praktycznie nie ma, to jest fikcja. Kosze są w ogóle niezadbane, jeśli chodzi o bioodpady. Już nie mówiąc o edukacji, ale także o samych mieszkańcach, którzy no nie kwapią się do tego, żeby w wysokiej zabudowie. A pamiętajmy, że Częstochowa 60-70% mieszkańców mieszka w wysokiej zabudowie, to są bloki i kamienice. Więc skoro przy 60-70% naszych kochanych mieszkańców segregacja bioodpadów i selekcji tak wygląda, jak wygląda, no to można sobie wyobrazić ostateczny wynik tej selekcji, no jak tak. Ona jest słaba. Znaczy może trafić z jakimiś ulotkami, jakąś akcję rozpropagowania, bo ja obserwuję u mnie, no daleko nie mieszkam, Sądna Kielińskiego, to tam się różne rzeczy wrzuca i widzę, no zwracać uwagę to. Ja myślę, że może jednak takimi ulotkami tam gdzieś poprzyklejać w klatkach czy coś, co należy do bioodpadów. Co... Ja się kiedyś bardzo zdziwiłam, jak się dowiedziałam, że stłuczona szklanka nie jest odpadem szklanym. Tak, no właśnie. Odpadami komunalnymi są tylko odpady opakowaniowe, tak? Czyli można sobie tak prosto wyobrazić, że szklanka nie jest opakowaniem, tak? Tak samo szkło samochodowe, szkło kularowe, no szkło okienne. A ludzie okienne. O tym nie wiedzą, i to stąd się porozumienie, i dlatego uważam, że należałoby z taką akcją też wystartować. Niech pan tam podkręci. Ja bym powiedział, że jeśli chodzi o, bo to jest sprawa systemowa, to nie chodzi tylko o informacje albo ulotki, bo to jest narzędzie. Tak naprawdę chodzi o cały system, jak to ma działać. Zarówno edukacja, jak i także pewne kary i zachęty, czyli kij i marchewka. Jest tak jak na przykład mam znajomych w Mediolanie i tam no, też segregacja z jednej strony budynku to, z drugiej tamto kosze. Wystarczy, że do opakowań tekturowych czy kartonowych, gdzie jest papier, że ktoś wrzuci na przykład butelkę i od razu podnoszą opłaty za wywóz tych nieczystości, tych śmieci wszystkim lokalom. Tak, wszystkim, na zachodzie tak wygląda. Najbardziej boli kieszeń. Mówimy tutaj o karach. Ja bym bardziej szedł też w zachęty. Na przykład kwestia kompostowników, kwestia dobrej selekcji bioodpadów. No w tym momencie w Częstochowie to jest też fikcja, bo mówi się o tym, że można zrezygnować z tego kosza na bioodpady w zabudowie niskiej w domkach jednorodzinnych, ale jeśli się kompostuje te odpady, to ma się zniżkę zaledwie 2 zł od osoby. Przy tak wysokich odpadach, które opłaty wynoszą w tym momencie kilkadziesiąt złotych od osoby, tak między tam 30 a 50, czy się, w zależności od tego, czy się sortuje, czy nie, to 2 złote to jest nic, więc to jest żadna zachęta. Ta zachęta powinna być istotna. Kompostowniki powinny być tak samo jak zwykłe kosze na śmieci publiczne i dawane mieszkańcom w ramach użytkowania, tak jak to ma miejsce z zwykłymi koszami na śmieci. A od kogo to zależy? Kto to powinien zrealizować? To jest regulamin utrzymania czystości w gminie i to jest Rada Miasta o tym decyduje. Rada Miasta, oczywiście. Rada Gminy. Okej, no to uśmiech tutaj do Rady Miasta, uśmiech o to, żeby jednak wspomóc i uczestniczyć, tak naprawdę uczestniczyć w tym projekcie ekologicznym, nie tylko o tym mówić, że to coś takiego jest, ale coś zrobić w tym kierunku. Dobra, teraz tak, czy to dotyczy Częstochowy, czy i okolic też, to wszystko, o czym pan nam tutaj mówi? To znaczy, nasz program ekologiczny Częstochowa na Zielonym Szlaku jest programem stricte miejskim i dotyczy Częstochowy, bo tam jest 15 punktów, one są dosyć obszerne i tam jest bardzo dużo zaproponowanych rozwiązań. Gdzie można znaleźć? Na stronie internetowej częstochowanazielonymszlaku.pl. Ona także ma fanpage na Facebooku Częstochowa na Zielonym Szlaku, więc wszystkich serdecznie zapraszam. To jest 15 punktów. Te punkty dotyczą konkretnych rozwiązań. Na przykład jeden punkt dotyczy transportu, inny kompostowania, jeszcze inny selekcji w wysokiej zabudowie, jeszcze inny edukacji. To jest 15 punktów, które w różnych dziedzinach tłumaczą, co powinno się w Częstochowie zmienić, żeby rzeczywiście wejść na tą drogę transformacji klimatycznej, transformacji środowiskowej. W miarę bezkosztowo, żebyśmy nie byli zaskakiwani, bo wiecie Państwo, że w zasadzie za 3 miesiące wszystkie piece powyżej 10 lat powinny być wymienione, a informacja w tym momencie leży, tak? I nikt o tym nie mówi, podczas gdy w 2017 roku nasz Sejmik Województwa Śląskiego podjął taką uchwałę, że wszystkie piece powinny być wymienione i o tym nikt nie mówi, nikt się, niespecjalnie się niewiele w tym temacie dzieje, a czas leci.
Więc ja bardzo bym nie chciał, żebyśmy się znowuż obudzili pewnego dnia i zastali taki stan, że musimy coś pilnie zrobić. To bardzo będzie wtedy dużo kosztować nas wszystkich. A teraz możemy się przygotować. Ten program nie jest na już, że wszystko musimy wprowadzić jutro. To jest program, który zakłada kamienie milowe, czyli rzeczywiście miasto powinno stworzyć program, który będzie zakładał pewne cele okresowe. Na przykład, teraz tak strzelam, to nie jest jakiś wymóg, że tak ma być, ale na przykład miasto powinno sobie postawić cel, że chce posadzić 2000 drzew rocznie, że chce osiągnąć taki i taki poziom selekcji odpadów, że chce przeprowadzić tyle i tyle akcji ekologicznych, że chce wprowadzić tyle i tyle zielonych dachów, zielonych ścian, że chce zbudować ogród botaniczny, że chce w każdej dzielnicy stworzyć park. To są konkretne cele, które możemy wyznaczyć, że na przykład w 2022, 2023, 2024 konkretny cel powinniśmy zrealizować i wtedy my sobie za 10 lat powiemy, proszę bardzo, przez 10 lat zrobiliśmy to. Bo tu nie chodzi o to, żeby robić pokazowe akcje, sadzimy drzewa, robimy łąkę kwietną, czy robimy zieloną ścianę, jedną w Częstochowie, na całą kadencję, tak? No to zakrawa już nawet nie tyle na żart, ale na kpinę z ekologii, z klimatu, tylko powinniśmy postawić sobie cele i je realizować cyklicznie. To nie jest akcja jednorazowa, to nie jest greenwashing, tylko to są konkretne zadania, które stoją przed gminą. Które z tych 15 punktów, o których Pan mówi, znalazły się w projektach obywatelskich? To znaczy w budżecie obywatelskim, który w tym momencie jest głosowany, bardzo Państwa wszystkich serdecznie zapraszam do głosowania na projekt 570. To jest projekt właśnie, który się nazywa Częstochowa na Zielonym Szlaku. On zakłada 4 punkty. Początkowo zakładał 6, ale ze względu na różnego rodzaju uwagi ze strony urzędu, z dwóch musiałem zrezygnować, zostały 4 i na nie możemy zagłosować. To jest posadzenie w przyszłym roku 500 drzew. To jest stworzenie systemu stojaków na rowery, żeby stworzyć takie przystanki rowerowe w mieście. To jest likwidacja roślin inwazyjnych, w tym rdestowca, który atakuje nasze miasto. Oraz, co najważniejsze, edukacja, czyli stworzenie dobrego, w końcu kompleksowego informatora ekologicznego, który będzie ludziom pomagał w tym, jak sobie radzić z odpadami, jak zmienić kwestię emisji przy okazji opalania swojej nieruchomości, co robić z odpadami niebezpiecznymi, co robić, jak zajmować się zielenią. Wszystkie te informacje powinny być zrobione kompleksowo, ale pod miasto. Bo my mamy specyfikę, każde miasto ma swoją specyfikę dotyczącą infrastruktury, transportu, oczyszczania śmieci i tak dalej. To są po prostu masy rzeczy, które są specyficzne dla miasta. My w tym programie też uwzględniliśmy wiele rzeczy, które są typowo częstochowskie. No nie wszystkie miasta mają tramwaje, tak? Nie wszystkie każde miasto ma inne parki, inną zieleń, inną infrastrukturę, na przykład rzeczną, tak? Czy oczyszczanie ścieków. No to specyfika każdego miasta jest troszeczkę inna. I nasz program właśnie dotyczy Częstochowy. Większość z tych punktów byłaby uniwersalna, ona by mogła dotyczyć wielu miast w Polsce, no ale ten jest nasz. To jest nasz program częstochowski i powinniśmy się zastanowić, żeby te rozwiązania wprowadzać jak najszybciej. Bardzo to jest cenne, co Pan mówi i uważam, że taki Wasz projekt mógł być przykładem dla innych, że można go ściągnąć. Przecież to na pewno o to chodzi, żeby ogólnie cały projekt ekologiczny nie był tylko, tak jak Pan mówi, okazjonalną akcją, że tutaj właśnie zrobimy zieloną ścianę, a tutaj pomalujemy trawę na zielono, tylko żeby to była akcja taka, która przetrwa, którą się zostawi naszym następcom, żeby nie powiedzieli, że tylko zabetonowaliśmy tak jak część naszego miasta. Tak. Chciałam właśnie powiedzieć, co Pan sądzi o tej szeroko zakrojonej wycince drzewostanu? No ja przypuszczam, co Pan sądzi, ale to jest tego świetnie parlamentarne słowa, bym się tu... Szczególnie w Patrzale i Niepodległości. Ja to nazywam częstochowska masakra piłą mechaniczną, czyli w Częstochowie osiągamy już naprawdę szczyt absurdu, gdzie praktycznie taką samą ilość drzew miasto sadzi, co wycina. Z tym, że wycina dorodne egzemplarze, tak, które właśnie są wielkim magazynem węgla oraz spełnią duże funkcje ekologiczne w ekosystemie miejskim, podczas gdy sadzi patyki. No bo mówmy się, że drzewo, które ma metr czy półtora metra, ono jakąkolwiek wartość ekologiczną, społeczną, nawet estetyczną, no osiągnie za 10, 20 albo i 30 lat. Więc jakby efekt ekologiczny tego, co miasto robi drzewo za drzewo, jest niewspółmierny.
Statystyki są takie, że nawet kilkaset drzew za jeden dorodny buk, kasztan czy dąb, to nawet kilkaset sadzonek należałoby posadzić, żeby jako taki efekt ekologiczny utrzymać. Nie mówiąc już o tym, że te drzewa trzeba dbać, je trzeba podlewać, te małe drzewka. Część z nich na pewno uschnie, bo warunki są jakie są, zanieczyszczenie, permanentna susza, więc te drzewka nie tylko usychają, ale generalnie toczą je choroby, no chociażby teraz kwestia kasztanowca, te choroby kasztanowców, które mamy miejsce, one są raz, że ten pasożyt, który na kasztanowcach funkcjonuje, jakby te szkody są wzmacniane suszą. W mieście mamy miejsca, gdzie po prostu nie ma dobrego systemu korzeniowego, bo miasto jest, jak to się mówi, nieprzygotowane do tego. Też o tym mówimy, o tym architekcie miejskim, żeby powstało w mieście w końcu taki urząd, który będzie dbał o zieleń, nie tylko, że sadzimy byle jak, byle gdzie, tylko tak, żeby rzeczywiście to był konkretny system, żebyśmy wiedzieli, jak pozyskiwać te drzewa, jak je sadzić, jak o nie dbać. I żeby to był, ja często powtarzam to słowo system, bo to nie jest tak, że my sadzimy drzewa i one sobie będą rosły. One powinny być chronione, one powinny być w odpowiednich miejscach sadzone, czyli na przykład są gatunki, wiadomo, no to takie podstawowe botaniczne rzeczy, że w miastach nie wszystkie drzewa powinny rosnąć, tak? Jest inna kwestia nasłonecznienia, inna kwestia zacienienia, inna kwestia temperatury, nawodnienia i tak dalej, więc naprawdę do tego potrzebni są fachowcy, a nie jeden czy drugi urzędnik, czy polityk, który z łopatą biega po prostu i sadzi byle co, byle gdzie. Właśnie. To jest bardzo dobry program i to jest rzecz, na którą warto głosować, bo to dotyczy nas, to dotyczy naszego życia i nie tylko naszego, ale tego, co zostawimy naszym następcom, naszym pokoleniom. Tak jak pan widzi, to są rzeczy systemowe, to nie powinny być akcje jednorazowe. Szanowni Państwo, zakończyliśmy właśnie wywiad z panem Piotrem Strachem, ale ostatnie słowo należy do pana. Może jest coś, co chciałby pan powiedzieć, z czym pan by się chciał zwrócić do mieszkańców naszego miasta. Bardzo proszę. Tak, ja myślę, że to jest czas na to, abyśmy mogli coś zrobić konkretnego, abyśmy mogli głosować i w budżecie obywatelskim to jest nasza sprawczość. Zachęcam wszystkich państwa serdecznie do głosowania w budżecie obywatelskim na projekt numer 570, czyli Częstochowa na Zielonym Szlaku, program ekologiczny. Możemy po prostu we własnym domu, klikając przez komputer, głosować w budżecie obywatelskim i sprawić, żeby w przyszłym roku posadzić 500 drzew, stworzyć przystanki rowerowe, edukować i walczyć z roślinnością inwazyjną w naszym mieście. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam. Zapraszam na Zielony Szlak. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia w Pulsie Miasta przy najbliższej okazji.